Jesteśmy na twoim dość wyjątkowym pokazie. Opowiedz nam, co tutaj właściwie się dzisiaj zadziało. Słuchajcie, no to nie był taki klasyczny mój pokaz, taki regularny mój pokaz. To była prezentacja, taki mini pokaz oparty jakby na czterech światach. Na czterech tak naprawdę t-shirtach, które wraz z Marcinem Gortatem zaprojektowaliśmy. Powstały takie cztery t-shirty i pod te t-shirty ja stworzyłem całą resztę ubrań, aby móc je dzisiaj tu zaprezentować. Stąd te cztery światy, stąd te cztery smaki, a wszystko zaczęło się od tych czterech wzorów na t-shirtach właśnie. No właśnie, skąd ta kolaboracja z Marcinem Gortatem? Słuchajcie, no to bardzo prozaiczna sytuacja. Dokładnie rok temu ktoś od Marcina zadzwonił do mojego agenta. Jakby tworzenie całej kolekcji trwa aż rok czasu. Tak, tak, znaczy od naszych pierwszych rozmów i spotkania dokładnie rok temu, właśnie latem, żeśmy się spotkali i wpadli na ten pomysł, by coś takiego stworzyć. I przez ten rok pracowaliśmy przy pomocy maila, przy pomocy WhatsAppa i głównie opieraliśmy się jednak na tym. Wiesz, czasami było bardzo płynnie to szło i bez żadnego problemu, a przy niektórych wzorach no, było czasami nawet bardzo gorąco, bo wiesz, każdy chciał ugrać swoje, ale wiesz, po takim czasie udało się wypracować jakiś kompromis, no i pokazaliśmy te cztery światy, które dzisiaj mieliście okazję zobaczyć. Ta ostatnia część to chyba była tą częścią najbardziej twoją. Wiesz co, tu nie ma takiej, która jest najbardziej moja lub która jest najmniej... Ale każdy mówi, ta czwarta, taka Mariusza, czarna, klasyczna, elegancka. Wiesz co, no może tak, no jakby... Wiesz, ja pracowałem przez to, nad tym przez naprawdę dobre kilka miesięcy, więc ja jakby nie mogę powiedzieć, która jest najbardziej moja, która nie, bo ja jestem z nimi z wszystkimi bardzo związany, wszystkie bardzo lubię i wszystkie będę sam pewnie nosił, więc... Ale fajnie, że macie taki odbiór, że ta ostatnia sekwencja jakby najbardziej kojarzyła się wam ze mną, także to okej. Okay.